Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moje wystąpienie będzie takim zupełnie wstępną odpowiedzią na to, jak ta wystawa powstała. Oczywiście podejmujące tylko wybrane zagadnienia, bo dzisiaj cały dzień będziemy o tym rozmawiać. Ja opowiem o tych najczęściej pojawiających się pytaniach, które przez ostatnie półtora miesiąca zadawali nam zarówno dziennikarze, zadawali nam goście naszej wystawy, nauczyciele, rodzice. Jak to się stało, że dzieci zrobiły wystawę? Jakie były kolejne etapy i jak to wszystko potem po kolei wyglądało, jaki był harmonogram, no i cała masa różnych takich zagadnień, które myślę, że mogą być dla Państwa interesujące. Oczywiście, oczywiście nie wyczerpię tej puli pytań, więc jakby pytania, które będą się rodzić podczas mojej prezentacji, proszę zapisywać, a w trakcie przerw czy w trakcie dyskusji będziemy wszyscy organizatorzy tej wystawy na nie odpowiadać. No właśnie, pytania o to, jak dzieci zrobiły wystawę. Taka skrótowa instrukcja realizacji projektu partycypacyjnego. Skąd pomysł? Pomysł od naszej pani dyrektor Agnieszki Morawińskiej, która w lutym ubiegłego roku poprosiła o to, aby zrobić coś, czego jeszcze nikt wcześniej, nikt przed nami, nikt na świecie nie zrobił. To znaczy wystawę, w której to dzieci będą kuratorami. My na początku też tego nie wiedzieliśmy, że takiego projektu wcześniej nie było. I bardzo dokładnie staraliśmy się przyjrzeć innym instytucjom w kraju i za granicą, czy coś podobnego było, coś, czym moglibyśmy się zainspirować, czy ewentualnie zobaczyć, jak to przebiegało. Nie było tego. Wystawy, w których dzieci są odbiorcami lub w których dzieci stanowią jakiś element składowy, to są albo wystawy prac dziecięcych, albo wystawy robione pod kątem dzieci, albo wystawy, w których dzieci są konsultantami, oceniają jakąś propozycję dla dorosłych, ale nie było takiej sytuacji, żeby główną wystawę czasową w gmachu, w tym wypadku Muzeum Narodowego, na przestrzeni ponad 600 metrów kwadratowych miały przygotować od początku do końca dzieci. Oczywiście dzieci, ale wskazane zostały też osoby, wybrane osoby, które będą tym dzieciom pomagać, które będą przeprowadzać przez muzealne korytarze, zakamarki, przestrzenie, pilnować realizacji harmonogramu i właściwie budować tą atmosferę, żeby dzieci przez ponad pół roku chciały do nas przychodzić, więc my tutaj na skraju z Anią Knapek siedzimy, ale najważniejsze osoby, które sprawiły, że to wszystko się udało, to byli opiekunowie grup, nasi najlepsi edukatorzy, którzy w każdą sobotę na ponad 4 godziny spotykali się z dziećmi, a wcześniej, w inne dni, po prostu przygotowywali to, co z tymi dziećmi będą robić, to, jak będzie wyglądał ich plan. Więc tutaj rzeczywiście ich udział, ich rola i to, że ten pomysł udało się zrealizować, jest bardzo wielka. Gdzie znaleźć kuratorów? To nasze kolejne pytanie. No i wielka niewiadoma. Czy znajdzie się grupa dzieci, która będzie chciała w każdą sobotę przychodzić do muzeum. Od razu zdecydowaliśmy, że to nie będzie żadna grupa szkolna, że tych ogłoszeń nie wysyłamy do szkół, tylko kierujemy je do indywidualnych dzieci. Więc pojawiło się ogłoszenie na stronie, został wysłany newsletter, jakby wszelkimi kanałami staraliśmy się o tym poinformować. I w informacji pojawiła się, w ogłoszeniu pojawiła się informacja, że rekrutację zaczynamy od 12 maja. I tutaj widzą Państwo tylko pierwsze maile, które zaczęły spływać: 006, 0011, 0025. Więc jakby od razu po północy 12 maja zaczęły spływać zgłoszenia, więc mniej więcej do godziny około 11 mieliśmy grupę zapełnioną.
Później były jakieś niewielkie roszady, ktoś jednak rezygnował, bo okazywało się, że dziecko miało na przykład zajęcia, że rodzic zapisał, a dziecko powiedziało, no, że ma zajęcia z harcerstwa czy różne inne, więc jakieś drobne roszady jeszcze przez kolejne dni się odbywały, ale generalnie lista wypełniła nam się bardzo szybko. Oczywiście zawdzięczamy to temu, że już od wielu lat prowadzimy bardzo rozbudowaną działalność edukacyjną skierowaną do dzieci, rodzin, jest wiele programów familijnych, więc oni są zainteresowani tą ofertą, korzystają z tej oferty, są zapisani na muzealny newsletter i jakby chcą tutaj przychodzić, więc jakby znalezienie kuratorów okazało się sprawą bardzo prostą. Kolejne pytanie, które sobie zadaliśmy, w jakim wieku można zostać kuratorem w Muzeum Narodowym? Zazwyczaj ci kuratorzy mają kilkadziesiąt lat, prawda? Już to są dziesiątki lat. Natomiast u nas nasi kuratorzy mieli od kilku do kilkunastu lat. My w naszym gronie też prowadziliśmy liczne dyskusje, jaką grupę wiekową wybrać. No i każdy z nas generalnie optował za inną grupą. Ja mam trochę starsze dzieci, nastolatki, więc mówiłam, że chciałabym w tym kierunku rozwijać projekt. Ktoś miał młodsze dzieci, więc mówił, że te młodsze są najbardziej kreatywne. Zdecydowaliśmy, że robimy bardzo dużą rozpiętość wiekową. 6-14 lat. I to oczywiście na początku zdarzały się dzieci w wieku 5 lat, ale one dorosły i jak otwieraliśmy wystawę, miały 6 lat. Więc jakby na początku też to założenie, które się pojawiło, że dzieci będą w różnym wieku, i w tym zespole kuratorskim będą właśnie między to 5 a 14 lat. I tak jak Państwo widzą, jedna grupa, gdzie są już dziewczynki, nastolatki i małe dzieci jeszcze, które nie rozpoczęły edukacji szkolnej. Więc to było to kolejne wyzwanie i w pewien sposób utrudnienie dla nas, że zdecydowaliśmy się na tą rozbieżność wiekową, na to, że dzieci są w różnym wieku, ponieważ dzieci nie są przyzwyczajone, żeby pracować w takich grupach. Jakby od dzieciństwa grupy przedszkolne, grupy szkolne, prawda, są jednorodne wiekowo. To pobudziło pewne procesy, pewne rzeczy ułatwiło, a niektóre znacznie utrudniło. Kolejne pytanie, to pytanie, ilu powinno być tych kuratorów? Tutaj taka magiczna liczba 8,7 metra kwadratowego. To jest przestrzeń, którą do zaaranżowania miał każdy z kuratorów, który pojawił się w naszym projekcie. Jak to wyliczyliśmy? 6 sal wystawowych, każda po około 100 metrów, czyli łącznie ponad 600 metrów kwadratowych. I ile powinno być tych kuratorów? My oczywiście się zastanawialiśmy, jak ich podzielić, ile ich powinno być. Więc postanowiliśmy, że takie grupy po około 10, 11, 12 osób będą najlepsze do pracy. Więc w związku z tym liczba łączna kuratorów między 60 a 70, ostatecznie było ich 69, i pracują w zespołach podzielonych na zasadzie całkowitego przypadku. Te dzieci, które do nas się zgłosiły na zasadzie podziału daty urodzenia, żeby w każdej grupie były i starsze dzieci, i młodsze, była różna płeć, na zasadzie przypadku podzieliliśmy. Każdej grupie na początku przydzieliliśmy kolor i później ten kolor towarzyszył. A o tym, jak on jest ważny, to już opowie koleżanka. Więc mamy 69 kuratorów, każdy z nich ma do zaaranżowania przestrzeń około 8,7 metra kwadratowego, czyli taki mały pokoik, ale tak naprawdę mieli do zaaranżowania razem z projektantami dużą salę około 100 metrów kwadratowych. Co powinien wiedzieć kurator? Proszę Państwa, tego ja cały czas jeszcze nie wiem. Tego nie wiedzieliśmy my, edukatorzy, i tego nie wiedzieli dzieci. Ale to właśnie dzięki pani dyrektor, to ogromne zadanie zostało nam powierzone. Tak naprawdę edukacja, edukatorzy wchodzą na wystawę, kiedy ona jest otwierana. Oczywiście wcześniej przygotowujemy się, dostajemy materiały, znamy plany, znamy rozkład eksponatów, ale nasza praca rozpoczyna się, praca z publicznością rozpoczyna się
od momentu otwarcia wystawy. Więc to ogromne zaufanie, że to się udało, że to się może udać tutaj i to ryzyko, które powzięła pani dyrektor, to jakby uświadomienie, my sobie tak naprawdę to uświadomiliśmy wszyscy po otwarciu wystawy, że było tyle niewiadomych, tyle zagrożeń, właśnie to, że my wystaw nie robiliśmy wcześniej, ani my, ani te dzieci. I poprowadzenie tego do celu było dla nas no, wielkim wyzwaniem i wielką niewiadomą i było tak dużo zagrożeń po drodze, które my tak naprawdę uświadomiliśmy sobie dopiero podczas wernisażu. Na szczęście. Z kim współpracuje kurator? Tego uczyliśmy się również w trakcie projektu. Właściwie łatwiej byłoby wymienić osoby, z którymi kurator nie współpracuje, bo no to są dyrekcja, to są inni kuratorzy, to są konserwatorzy, projektanci, edukatorzy, graficy, redaktorzy, specjaliści od komunikacji, marketingu, od multimediów. Wszyscy pracownicy muzeum, ale również filmowcy, dźwiękowcy, ekipa montażowa, obsługa ekspozycji, dziennikarze i wiele, wiele innych osób. Słowo współpraca rzeczywiście jest słowem kluczowym w tym projekcie. My uczyliśmy się tej współpracy i dzieci uczyły się tej współpracy. Uczyły się również konsekwencji tego, że każda decyzja, którą podejmują na początku drogi, przynosi, jakby pociąga za sobą szereg innych spraw, szereg realizacji. Obrazy idą do konserwacji, powstają gabloty, powstaje projekt scenografii. Jakby nie można się cofnąć. W momencie, kiedy zdecydowało się, że zrobimy wystawę o zwierzętach, ta wystawa o zwierzętach musi powstać. Jak wyglądała droga do zrobienia wystawy? Spotykaliśmy się w każdą sobotę. Pierwsze spotkania dwa miały miejsce przed wakacjami w czerwcu, a później od września to już była każda sobota na 4 godziny, między godziną 11 a 15. W tym czasie dzieci dostawały obiad, dostawały posiłek. Miały przygotowywać wystawę, no ale przede wszystkim musieliśmy zrobić wszystko, żeby one nie zrezygnowały z tego projektu, żeby chciały w każdą sobotę przychodzić, żeby nie traktowały tego jako przykrego obowiązku, ale doskonałą zabawę. Ta praca, którą wykonują, ten harmonogram, który był przygotowany, dla nich właściwie był niewidoczny. Tutaj dzięki edukatorom to wszystko przerodziło się w doskonałą zabawę, w nawiązywanie przyjaźni, jakby w naukę poprzez działanie, poprzez współpracę. 100 kilometrów przemierzonych po muzeum. Wszystkie przestrzenie. Dzieci poznały muzeum od piwnic po strych. I na tą wystawę wybrały 300 eksponatów. To jest naprawdę bardzo duża wystawa, na której prezentowane są oryginalne eksponaty. My na tym etapie jeszcze też nie wiedzieliśmy, właściwie bardzo długo nie wiedzieliśmy, jak ta wystawa będzie wyglądać. Dzieci miały pełną wolność, więc mogły się zdecydować, że na wystawie będą prezentowane kopie, czy no, jakieś uszyte pluszaki na wzór postaci z obrazów, prawda? Mogły podjąć taką decyzję i może w pewnym sensie byłoby to tańsze niż zrobienie wielkiej multimedialnej krzyżówki, ale zdecydowały się na coś zupełnie innego. Punktem wyjścia dla nich były oryginalne eksponaty. A dlaczego tak się stało? Także 300 eksponatów to jest bardzo duża wystawa, prawda? 100 dzieł na wystawie to jest duża wystawa, a 300 to już jest rzeczywiście ogromna. Te 100 kilometrów, które przemierzyliśmy razem z dziećmi po muzeum, to były odwiedziny we wszystkich magazynach. Pierwsze dni polegały na tym, pierwsze spotkania, pierwsze soboty, że dzieci odwiedziły naprawdę wszystkie magazyny po to, żeby zobaczyć, co w muzeum jest zgromadzone. Że to nie tylko obrazy i rzeźby, ale również tkaniny, rzemiosło artystyczne, że to rzeźby, byliśmy w królikarni, porcelana, szkło, pieczęcie i monety, że to zbiory ikonograficzne i fotograficzne. I jakby te pierwsze spotkania miały na celu pokazać im ogrom zbiorów. Następnie odwiedziliśmy również wszystkie pracownie konserwacji. Pracownie malarstwa, konserwacji malarstwa, drewna, metali, szkła, też poznając strukturę dzieła sztuki, że
uczyliśmy się tego, jak rozumieć słowo wszystko wolno i jak rozumieć wolność w muzeum. Jaka będzie wystawa zrobiona przez dzieci? Tutaj dowiedziałam się, że większość z Państwa jeszcze tej wystawy nie widziało. I czego Państwo się spodziewają? Jaka będzie wystawa zrobiona przez dzieci? Dzieci powiedziały, czego się Państwo spodziewają, zapewne. Spodziewają się pewnie jakichś pluszaków, miśków, tęczy, a zobaczą porządne wystawy, bo my jesteśmy porządni. Na wystawie jest tylko jeden pluszak, ten tutaj, dzieło autorstwa Jacka Kryszkowskiego, ale on pełni tam zupełnie inną funkcję. A jak te porządne wystawy wyglądają? O tym oczywiście za chwilę opowiedzą projektanci. Hasło, które pojawiało się bardzo często, które no, jest takim mottem dla dzieci, uwolnić eksponaty. Oni określili muzeum jako skarbiec. Po tych wizytach w magazynach, po zobaczeniu ogromu zbiorów, mieli takie poczucie misji. Uwalniamy eksponaty, wybieramy je, zaopiekujemy się nimi i pokażemy je publiczności. Bo te zbiory są rzeczywiście ogromne i one zafascynowały naszych dziecięcych kuratorów. Uwolnić, czyli jak najwięcej. Tutaj cały czas projektanci prowadzili dyskusje z dziećmi, ile tych eksponatów można pokazać. I zobaczą Państwo, że na jednych wystawach jest ich nieco mniej, a na niektórych jest rzeczywiście bardzo dużo, ponieważ dzieci czasem nie chciały pójść na kompromis i chciały rzeczywiście pokazać bardzo dużo eksponatów. Chciały ich uwolnić rzeczywiście całe mnóstwo, tak że w salach robi się po prostu ciasno. I co to znaczy, że w muzeum wszystko wolno? Co nasi dziecięcy kuratorzy zrobili? Jak zrozumieli tą muzealną wolność? Kilka takich aspektów tego projektu, tego, co dzieci tutaj zrobiły, wykonały. Przede wszystkim można wybrać dzieła. Wszystkie takie, jakie im się spodobają. Mają w tym całkowitą wolność, żadne zdania nie są im narzucane. I na pierwszym spotkaniu z dziećmi pani dyrektor powiedziała, że to wy tu decydujecie. Wy nie ulegajcie żadnym wpływom. Nie poddawajcie się naciskom kuratorów. I oni się nie poddali. Bardzo często były takie sugestie, że może jakiś obraz podmienić, bo jest słaby warsztatowo, a ten sam malarz namalował coś nieco ciekawszego z punktu widzenia dorosłego kuratora. Czy na przykład dzieło jest częścią większej części, prawda, był to tryptyk. Dzieci powiedziały, nie, wybieramy tylko jeden obraz z tego cyklu. I cały czas to my decydujemy, to my tu jesteśmy kuratorami, pojawiało się w ich ustach w odpowiedzi na głosy kuratorów. Przygotować ekspozycję, czyli ją zaprojektować. No, myślę, że o tym opowiedzą projektanci, o tej ciężkiej drodze poszukiwania kompromisów i realizacji dziecięcych pomysłów, nieskończonej wyobraźni, pomysłów na wybudowanie tunelu pod muzeum, podkopu, przez który będzie się wchodzić na przykład ekspozycję i różnych innych przedziwnych pomysłów typu cały sufit w balonach z helem. Więc trzeba te pomysły było przetłumaczyć na to, co udało się tutaj zrealizować. Można oczywiście zinterpretować dzieła, opisać je według własnych kluczów, według własnych spostrzeżeń. No i oczywiście uwolnić ortografię i typografię. Można wybrać obraz, ponieważ ślimak jest ohydny, a na tym obrazie jest przecięta głowa jakiejś pani. Wybrałam go także dlatego, ponieważ na tym obrazie jest mało różowego, tylko na skrupie i kropka obok, a ja nienawidzę różowego. Te podpisy powstawały przez cały czas trwania projektu. Dzieci zapisywały swoje różne refleksje na temat dzieł sztuki, które bardzo dokładnie zeskanowaliśmy i właśnie w tej oryginalnej formie z przekreśleniami, z błędami, z podkreśleniami przedziwnymi pojawiły się na wystawie. Można nakręcić na strychu film i w piwnicach. Tego nie mieliśmy absolutnie w planach, że dzieci zapragną nakręcić, opowiedzieć mit o Minotaurze, który jest kluczem ekspozycji Taniec Minotaura.
więc można nakręcić film. Można nagrać straszne dźwięki i audioprzewodniki. Wszystkie audioprzewodniki nagrane są przez dzieci, a też są miejsca na wystawie, gdzie pojawiają się różne dźwięki, które dzieci tutaj razem z nami nagrywały. Więc dopowiedzieć ekspozycję dodatkowymi środkami. Można wymyślić i zaprojektować gadżety, które nie będą zakładką, pocztówką, tylko będą bardzo mocno związane z ekspozycją, a będą jednocześnie nas w pewien sposób dowartościowywać. Prawda? W momencie, kiedy dziecko dostanie medal za przełamywanie stereotypów Emily Plater, czy silny i bystry jak Herkules, po odwiedzeniu tej wystawy, no, będzie to dla niego na pewno bardzo ważna pamiątka, a to jest pomysł dzieci. Można oczywiście zaprojektować, przygotować, napisać i wydrukować druki edukacyjne. To, co znajduje się na wystawie, to, co Państwo również dostali w materiałach, to są materiały przygotowane całkowicie przez dzieci. Spotkali się z graficzką, ale ona jakby tylko przełożyła tą makietę, którą oni narysowali, napisali na, no, na formę taką przygotowaną do druku. Dzieci też wybrały oczywiście kolor tych druków. Tutaj jest druk grupy szarej, ale on nie jest szary, tylko srebrny. Tak dzieci zdecydowały. Oczywiście można zyskać sławę. Bardzo wiele wywiadów, które dzieci udzieliły i cały czas udzielają. Odwiedzają telewizję, odwiedzają radio. Można opowiadać o tym, co jest dla mnie skarbem. I to jest kolejne takie nasze zaskoczenie, kiedy dzieci z grupy Skarbiec w swoich wywiadach tak naprawdę nie mówią o złocie, o srebrze, o diamentach, tylko mówią o rodzinie, przyjaciołach, przyrodzie. To jest dla mnie skarbem. Więc też można poruszyć różne takie struny odbioru dzieł sztuki, które dopowiadają interpretację. Oczywiście przygotować i prowadzić zajęcia, bo wernisaż, otwarcie wystawy to tak naprawdę jakiś etap w dalszej drodze. Dzieci prowadzą zajęcia w każdą niedzielę, każda grupa ma swój dzień, prowadzi warsztaty, prowadzi oprowadzania. Są też proszeni o to, żeby spotykać się z grupami w miarę oczywiście możliwości. Tutaj tylko raz ich zwolniliśmy ze szkoły na konferencję prasową. Pani dyrektor podpisała wszystkim zwolnienia ze szkoły. Natomiast tego typu specjalne oprowadzania, kiedy prosimy naszych kuratorów o pomoc, odbywają się w weekendy albo w godzinach popołudniowych, ale oni bardzo chętnie by spędzali tutaj cały czas i cały czas oprowadzali, opowiadali o swoich eksponatach. To też jest bardzo ważne, to Państwo zobaczą na wystawie. Oni bardzo często w tych opisach identyfikują się z dziełem sztuki. Piszą, jestem bucikiem, mam na imię Danusia z obrazu. Prawda? Tak silnie zaprzyjaźnili się, zaopiekowali tymi eksponatami. A co na to publiczność? No to trochę pytanie do Państwa, jak Państwo zobaczą tą wystawę. My już mamy pewne wnioski, pewne spostrzeżenia, publiczność, rozmawiamy z publicznością, są ankiety, no ale jeszcze na wnioski troszeczkę za wcześnie. No, na szczęście publiczność się pojawiła, bo dzieci miały na początku wielką obawę, czy ktoś na tą wystawę przyjdzie. Oni robiąc ją, cały czas myśleli o publiczności, zastanawiali się, co się spodoba, co się nie spodoba. Wystawa była tworzona dla muzealnych gości. Na szczęście publiczność przychodzi. A co na to, a co o tym myśli, no to się próbujemy dowiedzieć. No i dziękuję Państwu bardzo. Będę odpowiadać na kolejne pytania z przyjemnością.